Gdzie pies ten? Co tu się wyrabia? Niech znajdzie jakiegoś dropa i jedziemy. Tutaj w lesie gdzieś po prawej stronie coś było. Manik ziomek! O, bierze samochód i teraz będziemy mogli się ścigać. Jadę tu, co oczywiście nie zwalnia. O kurde! O kurde! O shit! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Będziemy grać oczywiście w tryb Fortnite, także usiądźcie wygodnie i życzę wam miłego oglądania. Myślę, że będzie to też doskonały test dla Forza Horizon 4, dlatego że jest godzina obecnie 22:30 i zastanawiam się, czy kogoś na eliminatorze spotkam. Jak myślicie, będzie tu jakaś osoba do grania, czy nie? Szuka mi na razie sesji. Proszę, proszę, 15 osób mamy na eliminatorze o takiej późnej godzinie. Jestem zszokowany, bo czasami tyle osób, 16 nawet wbiło, wow! Bo o tej porze tyle nawet można spotkać w Forza Horizon 5, czyli następnej części. No szok. No oczywiście będzie, o w sumie będzie to taki symulator Forza Horizon 5 w tym momencie, dlatego że... Czekaj, czym ja tu miałem grać przy tym samochodzie? O nie. Dobra, tu mam trąbik. Ojej. Nie mam tu przypisanego... O cholera. O nie! O jest, na szybko sobie przypisałem. Na szczęście nikt nie zaczął mi tutaj gonić. Jest, teraz mam hamulec ręczny, zobacz na to, cyk. Mam tutaj H-shifter, ale używam na tym H-shifterze skrzyni sekwencyjnej, więc bez sprzęgła. No bo tutaj jak się ścigam w wyścigach, no to sprzęgło tak naprawdę dużo przeszkadza, no nie? I wolę sobie właśnie na tym na tej sekwencji sobie na H-shifterku robić i wtedy niezależnie od tego, jak mam ustawioną kierownicę, mogę sobie pyk szybko biegi, a my już tutaj impalą, ej zobaczcie jak te odbicia fajnie na impali wyglądają, kurde, oddalimy sobie, ty jaka kierownica, co jest, ale dziwna, no dobra. Mam, ale ta impala musi być duża, to jest maksymalnie oddalona kamera w tym momencie. 11 graczy zostało, to będą szybkie mecze, jestem bardzo ciekawy jak to się potoczy. Dobra, kogo my tu mamy? Trąbienie mam tu, okej, musiałem sobie celownik mojego trąbika wyregulować. Gościu ucieka przez ten las, ale zwróćcie uwagę jak ten las tu wygląda. Czy on ma mini kupetę? Czwarty poziom, mini, i to ja myślę, że mój samochód jest szybszy. Patrz, zawracamy. Jedynka! O, ja mam tylko start trochę gorszy, ale VMAX na pewno jest policyjny impali lepszy. Dobra, gościu pojechał sobie gdzieś tutaj, zahacza o murek. Ja nie wiem, czy on pojedzie offroadem, czy co on zrobi. Ej, wiecie co, teraz chciałem sobie obrócić kamerę do tyłu, żeby popatrzeć, wiesz, ale nie mam tego na tej mojej kierownicy, kurde. Się strasznie przydawał ten drążek, ja muszę sobie coś takiego wymyślić i tutaj przyczepić do tej mojej kierki. Albo zmienię, nie wiem, kierkę, kurczę, całkowicie. Bo to było mega pomocne, no a tutaj tego nie mam. Muszę coś wymyślić. Czy coś sobie doczepię, jakiegoś takiego padziczka dodatkowego, czy coś, nie wiem. Ale to mi mega pasowało, bo właśnie widziałem tego gościa z tyłu tutaj, no nie? Mogłem obserwować co on robi, mogłem mu zajechać drogę albo coś. O, ale rzuca. Ty impalus na drugi, na trzecim poziomie jest lepszy, szybszy jest od tego miniacza. Gościu się jeszcze rozwalił tam. O! Rozwalił się jeszcze w ten domek, tam łatwo może na coś twardego trafić. No ja wam mówię, miniacz, ten miniacz niby jest taki super offroadowy, on się tu kompletnie do niczego nie przydaje. O, gościu się już chyba poddał, nawet do mety nie dojadę. Już gdzieś tam się zatrzymał i chyba wychodzi i nie dojadę już chyba. Trzecim poziomem. Impala nie jest to szybki samochód, no nie? Ale na pewno jest dużo szybszy właściwie do wszystkiego. Ty, kopalnia. Okej, ja zapomniałem, że tutaj można się też spawnować na kopalni, bo tutaj często jest dużo drop pointów, czyli miejsc, gdzie pojawiają się dropy. Ciężko do nich dojechać, ale jak jesteś w tym jednym miejscu, to od razu widzisz wszystko, nie? Tak, to będzie mój następny spaw na następny mecz. Ciekawe, jaki wybór będę miał? Mini i mini. No kurde, nie mogła gra mi czegoś innego zaproponować! Ja pierniczę, i mogłem zostać przy tym moim tym samochodzie, no nie? Co za dziadostwo? Dobra, na szczęście są tu dropy, więc trzeba szybko coś zabrać. Ty, ale nie jest to...
Dobra, Start Mini ma na pewno lepszy, ale V Maxa tamten miał chyba lepszego, nie? Tamten samochód. Kurczę, ej, wiecie co, też nie mogę się tutaj rozejrzeć z tymi dropami, muszę sobie samochodem skręcić, żeby popatrzeć w tamtą stronę, albo złapać za myszkę, nacisnąć jeden przycisk i dopiero wtedy się rozejrzeć. A w tamtej kierce mi to fajnie właśnie pasowało, że mogłem, wiesz, zresztą widzieliście jak to działa, nie? Pyk, pyk, ja już wszystko wiedziałem. Szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, czy w ogóle będzie sens wbijać tutaj do Forzy czwórki o tej porze i miałem wbić do piątki, ale pomyślałem sobie, kurde, w piątce znowu całą mapę będę musiał jeździć, jakoś tak mi się dzisiaj już nie chciało i chciałem sobie tu do czwórki, wiesz, takie szybkie po prostu meczyki wbić. To jest też ciekawe, że masz do dyspozycji grę, w której jest lepsza grafika i więcej samochodów? Ja wiem, czy tam więcej samochodów jest? Nie no, grafika jest na pewno lepsza, samochody są tutaj może niektóre ciekawsze, ale no, lepsza gra i wolę sobie grać tutaj na mniejszej mapie i się świetnie bawię. Jak to jest? O, mamy następnego, czekaj. Nie spojrzałem na mapkę, nie wiem co mnie tu czeka. Czy on ma Subaru? Czwarty kontra czwarty, dawaj. Czekaj, nie tym przyciskiem, go w trąbie, kurde. Okej. Jedziemy sobie. Okej. Wypadałoby zerknąć najpierw na mapkę, żeby zobaczyć o co tutaj chodzi. O, ja nie wiem gdzie jadę. Nie pamiętam tego miejsca. Chyba mogłem drogą jechać. Czekaj. Mapka. O kurde. Dobra, tutaj szybko. Dawaj. Co to był za chwyt kierownicy? Nie wiem, ale tak mi się jakoś złapało. Pewnie wyglądało dziwnie. O, domek! Domek! O, kurde, on mi przyblokowało koła. No tak, bo nie mam ABS-u włączonego. Jak zahamowałem, to zablokowało koła i samochód zniosło. Ej, w ogóle wiecie co, przed meczykiem jakiś gościu zaprosił całą sesję do gry w jakimś tam jego wyścigu kooperacyjnym. I dołączyłem i gościu miał 30 któryś poziom. On dopiero co zaczął grać w Forzę. Jechał sobie honikornem tym takim Kena Blocka i przegrał wyścig. Jechał bardzo powoli tym honikornem. Miałem wrażenie, że się delektował, ale miał niski poziom. O, mam tego Rebela. Pamiętam, że to był dobry samochód. Lecimy. Okej, przede mną jest jakiś gościu, kręci bączki. Zobaczcie jak wygląda mapka. Jak ja go wyzwę na pojedynek, to on coś kombinuje. On ma szybką furę. Widzicie jak szybko poleciał? On sobie tam zawróci, pojedzie w moją stronę i wyzwie mnie na pojedynek. Jestem prawie pewny, że to jest jego schemat w tym momencie. Bo to nie było normalne zachowanie. On tam po prostu kręcił bączkale i chyba na mnie będzie czekał, dlatego ostrożnie trzeba tutaj. I czuję, że on się może rozpędzić zaraz w moją stronę i mnie zaatakować. Dlatego, że jesteśmy w tej strefie już kropkowanej. O, dobra, mam trochę. O tak, on dokładnie to robi. Czekaj. Nie mogłem tak się dać wyzwać, ja nie jestem głupi. Ale cwaniaczek zasrany, to jest jakiś progracz. Zostało 3 graczy do końca. Tak, to jest ta zagrywka. I on tu będzie jechał w jedną, w drugą stronę. Czuję, że ma bardzo szybki samochód, bo zobaczcie jak mnie szybko tu zostawił. I on będzie tu jeździł w jedną, w drugą stronę i kogoś wyzywał na pojedynek. I w ten sposób będzie wygrywał. Tak! To jest ta taktyka. Kurczę, ale tutaj ma bardzo szybki samochód. Coś czerwonego, to wyglądało jak Lancia. Kogoś wyzwał na pojedynek. To jest 3 ostatnich graczy, to ja zostanę z nim tutaj już. Jadę zobaczyć o co chodzi. Mógłbym pomóc temu typkowi, który go goni, żeby go pokonał. Gdzie on tu pojechał? On gdzieś tu skoczył w ogóle w prawą stronę? Rozwalił się ty. Rozwalił się, on pojechał źle, bo tam jest dłużej. Ten niebieski go goni, to jest ostatni pojedynek. On ma regalię? What? Tak, to jest ten typo, to jest ostatni ziomek, jaki mi został do pokonania. Dawaj. Jest, może go pokonam! Ale cwaniaczek zasrany, kurde, jak tu pojechać? Tu trzeba. On ma regalię tą zajebistą offroadową, tu trzeba cisnąć. Obym tylko się w skałę nie wdupczył. Dawaj, ludzek!
To jest... O nie, ekran mi się wyłączył. Fuck! Co to było? Joki Ford! Ej, czemu? Co się stało? Jedź. Ej, to był ten, co próbował zrobić na mnie tą taktykę chamską. Taki cwaniaczek. Shit! Ej, czemu mi się ekran wyłączył? Wow, ej, chyba wygrałem. Ej, to jest ten typek. To jest ten typek, co jechał na mnie na wprost. Ej, nogi mi się trzęsą, wow. Teraz zacząłem sobie od kopalni. Ford Raptor na samym początku. A co jest za mną? Gdzieś tam. Nic, całkowicie pusto, więc chyba... Wiecie co, mi się wydaje, że lepiej tą drogą sobie tam jechać. Tą, co ja zawsze jeżdżę. Bo... O kurde, tu jest już jakiś za... 29 graczy! Ej, przed chwilą było... Ilu tam? 15? Jest godzina 22:50! Patrzcie, ile tu jest typa! Same Coopery! Ja nie wiem, czy dam... O dobra, tu jest jakiś zawodnik, Lancie ma. A tu jest następny w Cooperze? Nie, jak się chce ścigać? Jest, złapałem! Mijacze, ja myślę, że mijacz mnie porobi. Ile mamy do celu? 3 km. Myślę, że mijacz może mnie porobić, bo ma lepsze przyspieszenie. Dawaj go. Dawaj go tutaj. Dawaj. O, shit! O, ty kurde! Zobacz, jak mi odszedł teraz. Dobra, musimy zerknąć na mapkę gdzieś szybko. Jak będę z jakiejś górki zjeżdżał, czy coś. Tu trzeba hopę zrobić, skrócić. Jest tu przejazd. Tak, dobra, pokaż mi. O kurde, dobrze, muszę jechać mniej więcej tak jak GPS. Ten, co tu się wyrabia? O, nie drzewo, nie drzewo. O, mówiłem nie drzewo, coś ty zrobił. Hamuj, do tyłu. Wsteczny, kuźwa, zablokowało mnie coś. Miniacz pojechał tutaj. No nic, ja muszę wybrać inną drogę, bo nie mam wyboru. Chociaż nie, miniacza trochę tam zblokowała ta droga, nie? On tam nie mógł szybko jechać i przyspieszać, bo jest nisko zawieszony. Ale ja jadę tutaj, bo to już jest... Ja nie wiedziałem, że ten most tu w ogóle będzie, cholera! Ooooo! Co faj, mogę tu zwolnić! Szlak! No nie, no na prostej to już go chyba nie podgonię. Gazu! 2 km! Spróbuję go podgonić, ale miniacz tu raczej wszystkim wygra, bo VMAXa, ja przypominam, on ma 200 km na godzinę VMAXa tutaj na tym trybie. Miniacz, nie? O nie! Co za ból! Co za ból! Ty, ale 30 osób o tej godzinie w Fordzie Horizon 4, w poprzedniej części Forzy Horizon. Od razu po wyjściu z tamtego mecza jakby wszedłem do następnego. Nic mi nie musiało wyszukiwać żadnych graczy ani nic. Ciekawe, ile teraz osób wyszuka. Jest godzina 22:53 w tym momencie. Także tamten meczek trwał tylko 3 minuty niestety. Miniacza nie wolno lekceważyć, to jest super kozackie auto. I nim się można spokojnie ścigać do trzeciego, nawet czwartego poziomu. Tak. Dobra, jesteśmy na mapie i jest graczy 18, okej, okay, jest mniej, wtedy było 30, ale i tak, było zajebiście. Szkoda, że ja nie pociągnąłem tamtego meczu do końca, no. Mogłem zostać przy miniaczu i byłby fajny pojedynek. Volkswagen, bierzemy. O kurde, ja wam przypominam, że ta mała Alfa jest bardzo szybka i ma napęd na 4 koła tutaj w tym trybie, tak jest zrobiona. I w tym momencie ja już mogę zacząć się ścigać z innymi ludźmi i mam nadzieję, że te wyścigi nie będą wyglądały tak jak przed chwilą. Na pewno nie muszę już tutaj... O, 17 graczy jest, było? Ilu? Mniej chyba, nie? Bo chyba jeszcze niektórzy dołączają. Jak tam mają jakieś słabsze sprzęty, to czasami ich dłużej ładuje. Tak, tutaj mam AWD w tym samochodzie. To jest bardzo dobry samochód. Ja nim dużo tutaj powygrywałem, więc jak teraz przegram, to będzie wstyd. Mapka, okej. W sumie nie wiem, gdzie będziemy mogli jechać, ale widzę kogoś już na celowniku. 7 poziom, słuchajcie, tutaj nikt nie będzie miał lepszego auta ode mnie, dlatego od razu bierzemy się za wyzywanie na pojedynki, nawet jak ktoś będzie miał jakieś gorsze auto. A, zapomniałem, że mam hamulec ręczny, no tak! Teraz to... O nie, no Mini Cooper! Z Mini Cooperem to nie, no chociaż taki trzeci poziom czy coś. Za niski poziom. Oho, mamy kogoś tutaj, dwóch. Będą się ze sobą ścigać, jesteśmy w środku strefy, o kurde.
Co teraz? Dawaj tego. Kurde, oby nie w jego stronę, ty, bo będzie lipa, on jest rozpędzony. Kurde! Okej. Musimy to chyba szybko przejechać na drugą stronę. Najlepiej, żeby to zrobić tak, jak zrobiłem to wcześniej tym moim Fordem. Tu można w miarę tak szybko to zrobić, pamiętam. I chyba nie ma tu żadnych stalowych drzew, no nie? Więc można sobie cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, wydaje mi się, że mam sporą przewagę nad tamtym typem. Jeśli się oczywiście nie rozbije. Zobaczmy mapkę. Okej, mogę jechać sobie spokojnie do przodu. Nie muszę jakoś się spinać, bo on musi jeszcze pojechać kawałek do przodu na most i dopiero tym mostem przejechać na drugą stronę i wtedy celować w punkt. Widzicie? On tam jest dopiero na tym moście, cyk, i tam musi przejechać, a ja już w tym momencie jadę tu, co oczywiście nie zwalnia. O kurde! O kurde! O shit! Jak to się akceptuje? Szybko, 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 szybko. Czym to się robiło? Pada mi przełączenie. Nie! Cholera! Jedźże! Zapomniałem o tej wodzie tutaj, znaczy o tej rzeczce. Ja! Nie moja, tylko nie moja alfa! Ale ta Porszawa też jest dosyć szybka, no nie? Nie wierzę w to, ej, zapomniałem o tym. Tak dawno... Dobra, on pojechał jakoś drogą. Alfa, dawaj, nie zawiedź mnie. Ile mamy? 400 metrów, to już nawet jak będzie tyłem jechał, to i tak zdąży. Aaaa! Pieprzone kamienie! Kurde! Jeszcze nie wyszedłem z tego, już następnego eliminatora mi znalazło. Kto ustawił te kamienie tam w tym miejscu? Ja jestem pewien, że to ktoś z was specjalnie przed odcinkiem je tam ustawił. Ich na pewno nie było wcześniej, jak grałem w Forza Horizon 4. Jestem o tym przekonany na stówę. A kto tu w lesie na grzybach jest? No Mini Cooper znowu! Czekaj! Zostało 10 graczy! To ten gościu stanowi jakieś 10% wszystkich graczy, którzy zostali na tej sesji. Niech znajdzie jakiegoś dropa i jedziemy. Tutaj w lesie gdzieś po prawej stronie coś było. No kurde! Muszę za nim jechać do końca meczu, dopóki nie znajdzie jakiegoś auta normalnego. Albo szukać innych graczy. Nie no, poczekam aż strefa się chyba zmniejszy, bo na nikogo nie trafię, nie wiem. Teraz akurat taki mecz się pojawi, co jest mało osób i... Łopie, twój samochód jest wielkości tego korzenia, co tutaj stoi, tego pniaka wyciętego. Ty, to jest jakiś ziomek! To jest zlot! My robimy zlot teraz, to jest ziomek, ma nik ziomek! O, bierze samochód i teraz będziemy mogli się ścigać. O ja, trafił na ścianę. Ty, coś fajnego tam ma. Tak? Kajenka! O, i to będzie fajny pojedynek. I teraz możemy się ścigać! Dobra, od razu, challenge i lecimy. Ciekawe, jak ziomek, ej ziomek, pozdrawiam cię ziomek. To jest nik! Dobra, jedziemy, jedziemy. Tutaj musimy z tego lasu wyjechać. Dawaj ziomek, masz dobry samochód, możemy się ścigać. Masz chyba nawet, nie wiem czy ta kajenka nie jest szybsza od regalii. Regalia może sobie lepiej radzić na offroadach, jak myślisz, w Fordzie w ogóle ma znaczenie wielkość kół? W Spin Tires, w SnowRunner oczywiście to ma znaczenie, ale tutaj to tak nie wiadomo, nie? Jak to tutaj działa, wiecie jak to jest z tą fizyką w Fordzie. Nie widziałem, żeby Regalia robiła jakieś niesamowite, znaczy dużo lepsze rzeczy na podjazdach czy offroadach. Zresztą jakich offroadach? Tu się cały czas po płaskim jeździ. O czym my mówimy? Dobra Regalia, w ogóle jak ona brzmi? Co ona ma? V12 włożoną? Nie wiem. Let's go, let's go. 9 graczy zostało do końca. Taki, taki skromny meczek nam się trafił. A pierniczy. Ciężko, coś mi tu spadło, śrubki mi odpadły. Nie, nie ze stanowiska, tylko ostatnio przekręcałem sobie tą mozę, kierownicę na tego mojego Fanateka i niektóre śrubki luźno pozostawiałem. I mi jedna właśnie spadła, nie wiem czy słyszeliście. Jadę. A gdzie ten ziomek jest? Przecież on miał Porszawę taką no całkiem przyjemną. Ziomeczku, pozdrowienia dla ciebie. Ziomek marki Ziomek. I o właśnie, muszę dzisiaj pozdrowić wszystkich. Ale kogo?
Jakieś muszę imię sobie wymyślić. Ostatnio były Szymony, to tym razem pozdrawiam wszystkich Michał. Mam nadzieję, że ziomek Marki Ziomek miał na imię Michał, a my zabieramy sobie Audi RS6. Oho, mamy kogoś tutaj. Jest bardzo duża strefa. O, bierze Subaru? Dobra, poczekamy. Będzie szósty poziom kontra siódmy. Zobaczmy sobie mapkę. No, całkiem dobrze ustawiony jestem chyba. Jedziemy Subaru. Chyba gdzieś tam, nie? O kurde, nie? Tego się nie spodziewałem. Dawaj Audi. Och, ale dałem. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby drogą tu jechać. Ej, tego się nie spodziewałem, myślałem, że... Zobaczcie, jedziemy na ten, na ścianę strefy. To się rzadko zdarza, omijam ten las. To wiecie, las to loteria, zwłaszcza przy takiej prędkości. O, ziomek się właśnie chyba o tym przekonał. Dobra, ja też będę miał loterię. Będziemy jechać przez autostradę, kurde, mogę tą drogą tutaj. Ale już za późno. Ale tu chyba nie ma twardych jakichś rzeczy, no nie? Chyba nie. Dawaj Audi! Trochę przyhamowałem, a gościu pojechał Subaru na pałę i dobrze zrobił. Ale ja się jeszcze nie poddaję, to się wszystko może zdarzyć. 400 metrów. Dawaj, dawaj Audi, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj! O mój kurde, Audi! Czyli, ja myślałem, że na 100% przegram. Wow! Kurde, siku mi się chce. Ej, to był fart! Dobra, Mercedes SLS. Ty, jest następny gościu, nie ma czasu na to. Też ma Audi. Jedziemy. I to jedzie... Koniex? Nie wiem, jedziemy. Ten Mercedes jest ciekawy, on w standardzie, w rzeczywistości ma napęd na tył. Wiadomo, Mercedes SLS. Ale tutaj w grze, w tym trybie ma zrobiony napęd AWD. Od razu następny pojedynek. Czekaj, czekaj, bo to będzie chyba na górze, tak? Okej, okej, czekaj, czekaj. Dobra, jest wjazd. Szybko! A tamten gość miał Audicę z mojego poprzedniego pojedynku. Bardzo ciekawe, nie? Ej, szybka ta Audica. Widzieliście, jak to Subaru wziąłem? O, M4 dawno nie miałem. Już nie pamiętam, jak się tym jeździło. Pamiętam tylko, że ona paskudnie brzmiała w czwórce. W Forza Horizon 4. Znaczy ona, jak się nią jechało, to brzmiała jeszcze jako tako, ale jak inny gracz nią jeździł koło ciebie gdzieś, to było paskudne. W Forza Horizon 5 na szczęście dźwięki tych samochodów znacznie poprawili. Tutaj no, niestety jest jak jest. Dobra, zobaczmy sobie mapkę. Okej, jestem na krawędzi. Wypadałoby... Ty, bo to będzie gdzieś na autostradzie. 4 graczy zostało. Muszę zaatakować kogoś w taki sposób, że jak ktoś będzie jechał w moją stronę, to wtedy go się wyzbie na pojedynek. I chyba ktoś właśnie tak jedzie. Jedzie, jedzie, jedzie. Chodź, 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 chodź. Jedziemy. Kurde. Grało się. Wyforce, nie? Tutaj sobie pojedziemy, tu jest jakiś przesmyk wolny. Gościu myśli, ha, mam Audi R8. Nikt mi nie podskoczy na autostradzie. A to tak nie działa. Tylko myślałem, że po drugiej stronie gdzieś tam tej autostrady będzie końcówka. Okej, to było szybkie. Co teraz? Powodzenia w lobby. A my bierzemy sobie Honiga na grupę A. Ej, patrzcie, tak mało osób niby było na tym meczu, a tyle się działo, no nie? Bardzo dużo. Dużo się dzieje nadal. Ten gościu tutaj jeszcze stoi, podziwia moje nowe auto. A my zajedziemy sobie do miasta. O Jezu, jak rzuca tym. Czekaj, AWD ma, no nie? Ma AWD, okej, czemu tak rzuca? Tu mamy jakiś drop, który jest Subaru. W sumie głupio by było wziąć teraz Subaru, co? Kurczę, żebym przypadkiem czegoś nie kliknął, ja tak lubię robić. 3 graczy zostało tylko, czyli zaraz dwóch się ze sobą spojedynkuje i zostanie jeden najlepszy do ostatecznego pojedynku. Powiem wam, że jak jest mało osób, to nawet lepiej się gra, bo szybciej się kończy mecz. Czekaj, czekaj, czekaj.
tutaj komuś uprawy poniszczę. To co? Proponuję taktyka, jest mało graczy, robimy taktyka dookoła strefy. Coś czuję, że ci gracze już się ze sobą ścigają. I mam wrażenie, nie wiem skąd, ale że jadą w moją stronę. Zróbmy trik. Nie, nie, znaczy jadą mniej więcej w moją stronę. Ty, oni się w ogóle ze sobą nie ścigają. Czekaj, czekaj, ten coś tam kombinuje, okej. Jest! Audi, kurde, piąty poziom? Gdzie on pojechał w ogóle? Chyba nie ogarnia, że... A w ogóle jak on przetrwał, jak on nie ogarnia takich spraw? Nie wiem. To już jest... Uuuu, shit! Kabujemy. No i patrz, i tak trafiłem w drzewo. Dobra, mam nadzieję, że mnie to Audi nie dogoni. Tu mamy jeszcze jednego gracza, który ma... chyba czwarty poziom, czy coś takiego. I ja już mam gdzieś... nie wiem, czy coś będę miał lepszego od tego auta. Żebym źle nie kliknął. Żebym nie wziął przypadkiem tego przeciwnika samochodu. Bugatti! Dobra, spróbujemy Bugatti, zobaczymy. Coś pamiętam, że było nie tak z tym Bugattim. Ej, ten gościu chce się ścigać, no dobra. O kurde, ale rzuca. A chyba pojedynki będą zaraz skasowane, nie? Gościu gra na klawiaturze. No more head to heads. Kurde. Okej, będzie finałowy pojedynek. To jeszcze można przegrać. Przypominam wam, samochody bardzo szybkie, trudno jest opanować. To nie jest taka prosta sprawa. Ja się kieruję w stronę autostrady. I tutaj gdzieś się zabezpieczymy nasz teren. Myszką szybko się obrócę, żeby zobaczyć, gdzie jest meta. Dobra, nie w jego kierunku, więc jedziemy autostradą. Zobaczymy, ile wyciągnie to Bugatti w wersji eliminatorowej. Oh my god. Ach, żałuję, że tamten mecz na 30 osób nie udało się sfinalizować, bo tam by było więcej tych pojedynków. Ale tutaj i tak, co chwilę. Jeden skończyłem i zaraz ktoś był koło mnie, no nie? I tutaj jakoś się odbijało. Tutaj chyba, nie? Siódemeczka. No, nie udało się VMAXa osiągnąć na autostradzie, ale może na offroadach się uda. O, ale go wybija. Dobra, trzeba zwolnić. Ło, gdzie to w ogóle jest? Dobra, przed górą jeszcze. Ja tu mam wrażenie, że jeżdżę na łyżwach teraz. Sobie zwolnimy. O kurde. Okej. Jakie wyskoki. Proszę państwa. Się nie da jechać. Ale chyba szybsze to auto jest od tego Honigana, nie? No i jedziemy po takich fast vertepach. Można jechać tym samochodem też trochę wolniej. Nie trzeba tak szybko za każdym razem, prawda? Kurde, idę na siku, bo nie wytrzymam. Ja już zapomniałem, jaka ta Forza jest zbugowana. Tutaj wszystkie samochody jadą pod prąd. Zobacz, te ruchu ulicznego. W piątce wszystko działa normalnie, a tu w czwórce... O co tu chodzi? Na rondzie odwrotnie jadą? Co jest? Nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, o co chodzi, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Sromotnie przegrałem dwa razy. I jest mi wstyd za tego... za ten przejazd tym... Fordem. Strasznie, rozbijałem się chyba o wszystko. No ale... wiadomo, miniacz trochę tam szybszy był, ale no jednak takie, wiesz, duże auto przegrywa z takim małym, jest zawsze śmieszne, nie? Muszę jechać pod prąd, żeby nie zderzać się z żadnym samochodem na czołówę. To jest... ach, dobra, to jest największy minus tej gry. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!